Hej, hej, kochani, witam serdecznie. Z tej strony Mario, zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka ze Sniper Elite 4. Obiekt magazynu, czy jakoś tak. Mniejsza. Co ja tutaj jeszcze muszę z tą bronią zrobić, kurde. Ulepszenia skórki, ulepszenia. Szał z ramienia. Ale co? Na stojąco? Chyba tak. Czemu on w ogóle wybrał tą broń? Springera. Bo ja ogólnie tym strzelam, nie? Tak. Nie, nie chcę kupić. Czemu mi tego nie zalicza? Tu mi przybliżenie. Dobra, mniejsza. Gdzie to my sobie tutaj. Kurde, może tego, jakaś tam mała odmiana niech będzie. Dobra, lecimy. Obiekt magazynu. Danelli is jubilant with confirmation that Piero Zobaczmy. Capo has been neutralized. He's been as good as his word and offered his full support. Guess for him it's a matter of honor. Not that the partisans necessarily want Danelli's help. Many in the resistance have as much reason to despise the mafia as they do the fascists. Weaver's informant has contacted him again. Major Hans Dorfman, one of Boehm's top men. His adjutant, no less. This time he says he has information he must deliver in person. Says he knows where Kessler is. Skoro wiedzą, gdzie jest ten cały Kessler, czemu mnie tam od razu nie poszlą? Tylko jakieś kurwa śmieszne tutaj misje. Zobaczmy. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Magazzino Coastal Facility unusually successful at sinking Allied shipping. Neutralize naval guns and radar technology. Out. Red Fox out. Aha, tu mamy jakiś gorszy pistolet znowu. Dobra, pogadajmy. Danelli not trust me. You are a friend now, Carl. Signor Danelli just wants to make sure you're safe. I nailed Piero Capo for him. I've done my part. You need to do yours. Help us. Help the partisans. Perhaps some information would convince you of our good intentions? Try me. The components from the dockyard. They were transported here. Interesting. Why? Who knows? Perhaps the Germans are hiding something. We are friends now, huh? Sure we are. Co to za frajer w ogóle? Co łeb? Jak tam nasz kolega? A to nie on. Commando. I should shoot you. Berlin would hail me as a big war hero. Something tells me you're not interested in medals. Where is Andreas Kessler? We need him alive. Oh, Kessler is up at the coastal facility in Magazzino, buried with his books and booze. Why should I trust you? Why would anyone trust a traitor? Weaver knows my intelligence is good. Was I not correct about the ammunition hall? Near the viaduct, no? Small fry.
Listen, Lieutenant, the war is becoming unpredictable. And if the Allies push through... I get it. You're just hedging your bets. All I ask is you remember me, if and when the time comes, Lieutenant. Pierwszy ci wpierdolę kulkę w łeb. Pęcią. To zrobię. Jeśli będzie możliwość. Czyżby to był nasz ten magazyn cały? Ale piękne, nie? Czyby tu znowu nocna wyprawa się szykowała? No to wygląda. Dobra. No mamy odprawę. Carl. Things are hotting up. Kessler. Not just Kessler. The coastal facility at Magazino is a key code-breaking center. Let's find out how much Boehm's people know about the Allied plan, right? I'll see what I can do. What else? Well, Donnelly's as good as his word. He's got information for us. What is it? Boehm has a confidant. Goes by the name of Major Klaus Rothbauer. Those two have been in communication regularly. You think he knows Boehm's plans? Racing certainty, my friend. Let's go get him. Whoa, muchacho! Rothbauer's mansion is heavily fortified. Even for you, it would be impossible, Carl. No, no, for now, let's focus on the coastal facility as our priority. Ciekawe. Dobra. Wsiadamy do łodzi. I lecimy z tematem. Nocna misja. No to ja akurat lubię nocne misje. Mam takie poczucie, że mnie gorzej zauważyć. I co? I zaczynamy od razu z krzaków. The transmitter dish needs dealing with. No właśnie, co my tu mamy? Bo już widzę tutaj. Jakiś obiekt do zniszczenia. Radiowiec. O, to będzie do zniszczenia łódka na pewno. Prowadzi? Aha, czyli to mogę zniszczyć. Jakiś tam sposób. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Widzę, że będę miał tutaj jakąś sposobność zagłuszania. Więc spoczko. Ale jak na razie, to my się udajmy przed siebie. Albo w ogóle zobaczmy może mapkę, co? O kurde. Oj. No, to będzie kolejne kilka odcinków. Na pewno. Co my tu mamy? Dobra, wiecie co? Udajmy się. Ja bym chciał się tutaj udać najchętniej. Mówię, że przekaźnikową stanowisko artyleryjskie rozwalić. Albo rozwalę z tej strony. Rozejrzyjmy się. Bo na razie nikogo nie ma, więc... Aha! To była inna łódka, czy ta sama łódka? That'd make a good vantage point. Tam, nie? No to będzie naprawdę dobry punkt obserwacyjny, ale... Ciężko będzie tam kogoś, kurde, trafić.
nie, za daleko. Dobra, idźmy na górę. There's more to this place than meets the eye. Have to be careful. O. Już widzę jakieś ciężaróweczki. No i już mamy tutaj pierwszego klienta. Znowu wieża. Czy jest to działo? Looks like they're firing those big guns. Better do something about them, or we could have a big problem. Dokładnie, tak jak mówisz. To może być dla nas duży problem. Ale dla mnie na razie problemem nie będzie. Obserwować was trochę. Gdzie kto jest? Porozwalać ich tu. W miarę możliwości, oczywiście. Panie. Jeden załatwiony. Tu gdzieś się ten jeden... A właśnie, ej, jest, kurde. Gdzie jesteś? Noż, kurde, no, spierdzielił mi. O. O. Czy tu ktoś jest? Tu za specjalnie nikogo nie widzę. Tam jest jeden. Na razie sobie ich poobserwujmy. Ah, czacha. Radia telegrafista, czyli tego by było dobrze zajebać. Możliwie szybko. Nie, 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 nie. Ale widzę, że mam tam kolejnego. O, właśnie. Mam oficerka. Ty oficer, chodź na to. Dla ciebie mam coś specjalnego. Chodź tu bliżej. A sobie wezmę oczywiście tutaj, o. Śpiówkę. Tych dwóch. I po zającu. Nie. Tylko nie to. Dobra, muszę znowu czekać. Ja. Teraz zrąbałem, nie? Tu tych dwóch jakby się fajnie ustawiło. Ten tu poszedł. Ty czekajcie, kurde, no. Co za łeb.
tego w serce trafiłem. Tego niestety nie. Ale to nic. Tego trafię wcześniej czy później. Poczekamy, aż tą spluwa duża się przeładuje. Narobi nam hałasu. No, to już za chwilkę. Ale stój tak. Tak jak stoisz. Pięknie. Dwa pulsa w serce. Nie miał szans. Dobra, teraz na tego będziemy. Poczekamy sobie. Poszczelamy sobie dzisiaj. Z karabinu. Mamy taką możliwość. Dosyć często oni strzelają z tej broni. Więc to mi pasuje. Jeszcze go nie trafiłem. Oni są chyba jakoś opancerzeni, mi się zdaje. To chyba dlatego. Czy tu ktoś jest? Ej, no jest. I to nawet dwóch powinno być. To kolejny oficer. Ale się udało. Co my tu mamy? Tu nie mamy już za dużo, widzę. Ludków. Ten na razie się tu nie rusza. Więc dobra, spoko. Kurde. Znowu straciłem. Ej, kurde, ja prawie amunicji nie mam. Dobra, będzie trzeba zaraz ich pomału przeszukiwać. Kurde mole, no. Dobra. Kończymy tą zabawę już z nimi. Ale mimo wszystko na razie muszę być schowany. No dobra, tamtego dorwałem. Jeszcze teraz tego bym chciał dorwać. Na szybkości, ale... Ja na tego... Ja nie wiem, czy ja sobie po prostu nie wezmę... O! Albo... Ej, właśnie, albo... Ty, chodź tu. No i dobra. Płuca poszły.
Dobra, lecimy. Przeszukania. Bo ja już naprawdę nie mam, kurde, amunicji za dużo. To teraz muszę się tutaj skupić. W sumie typowo na amunicji. Na pozbieraniu od nich tego wszystkiego. Tu jest, widzę, jeszcze kilku. Tu muszę iść. Są gdzieś tam w środku. Guess I grabbed everything useful. Jeden, drugi. Dobra. Weźmy drugiego. Chociaż trochę ich tutaj schowamy. Ja mógłbym użyć... Nie mam granatu za bardzo, kurde. Dobra. Idziemy na górę. Kurde, chciałem chociaż to zniszczyć. Tylko wiecie co? Dobra. Co ja mam za broń? No nie wierzę, Lugera mam. To ja najchętniej bym chciał powtórzyć tą misję. Dlaczego mi kurwa Lugera dało? Nie no. MPK ja chciałem przecież. Dobra. Mamy to zrobione. To jest ten gościu na dole. Czy ja mogę w jakiś sposób odzyskać mojego Lugera? No bo kurde, z nożem to ja na nich nie będę, wiecie, startował. Ja nic nie zrobię. Chyba że ja powtórzę po prostu misję. O. Ale se tu miejsce znalazłem? Szkoda, a przecież ja miałem chyba tą cichą broń, nie? To gdzie ja ją przejebałem? Czy tu nie leży moja broń? Lugera na pewno... No... Dobra, no zamieniłem, ale to nadal mi nic nie daje. Żeby ich tutaj po cichu eliminować, to tak nie jest łatwo. Się patrzysz. Oh.
Dos varas. Tich. Think I've grabbed all I can. No, właśnie. Odwrócisz się? Zaraz sobie pójdziesz na pewno, nie? A ja cię wtedy odtylco załatwię. No. Spoko. Mamy dwóch. Nothing else. Dobra, pytanie, czy ja coś tutaj znajdę? Poza tym wyjściem tutaj. Czekajcie, czy jak ja kurde nie... Nie przeszukiwałem tego pajaca, czy ja nie zamieniłem broni? Czekajcie. Nie. Co? No ja sobie tam wywalę te ciało po prostu. No nie. To gdzie jest moja spluwa? Run! Uciekamy! Czy tego jak przeszukiwałem, co? Tak jest. No. A już myślałem. Że mi się coś tutaj zgnoiło. I dobra, myślę, że oddamy jeszcze z dwa takie strzałki. Bo tam mamy na pewno kilku jeszcze. Tam gdzie trzeba w ogóle wyłączyć chyba ten... to wszystko, a na razie zrobimy tak. Jeps. Ciężarówkę. A my uciekniemy sobie tutaj. Tu sobie przeczekam tą chwilę. Zobaczę, czy ja kogoś... No tego bym mógł załatwić nawet. No nie, dobra. Czy zdaje się, że to trochę szkoda teraz się... wychylać. Ja bym sobie to najchętniej zestrzelił. 200 metrów. Tak jest. Dobra, jeden zestrzelony. No i więcej nie zestrzelę. Dobra. Lecę na górę. Przeładuję. I teraz co? Weyroda. Łapy. I lecimy. Teraz gdzie oni są? A jest, kurde. Headshotik. Dobra. Tak już wiecie, że gdzieś tu jestem. Granaty. Unten bleiben!
Tu nie ma. Ten gdzie jest? Kurwa, no biegnie tu. Ten mi może wezwać posiłki, to mnie martwi. Dobra, ustawił się pięknie. Blisko. Dobra. Wariacje enigmy. Ciekawe. Jak ja mam to wyłączyć? Nie find anything else. Czy ja w ogóle mogę to jakoś wyłączyć? A tu widzę, że mogę iść na dół. To gdzie ja wlazłem w ogóle? Gdzie ja jestem? Znaleźli ciało. Są do góry wszyscy. Tu mi w sumie nic nie grozi, tylko... Co tu jeździ? Słyszę ewidentnie czołg. Nie ma to tamto, że to jest czołg. Na razie to ja tutaj poruszam się wszędzie od tyłu. Bawię się z nimi w cici babkę trochę. Ale nadal nie wiem, jak to wyłączyć. Czyżby tutaj, tak jak idę teraz? Tylko wiecie co, bo oni idą we trzech. Co ja mogę tu zrobić? Tu nic nie widzę generalnie. O. No more to find here. Moin gut. No i dobra, mamy ich wszystkich. Mamy spokój. A teraz tak. Ja będę chciał to powyłączać. That's all. Przeszukajmy ich. Zawsze to jakaś amunicja czy coś. Bardziej ja tej amunicji za bardzo nie mam. Teraz jak ja bym się do tego dostać? Czyli to po prostu zestrzelić. Co? Jak się do tego dostać? Kurde, jaki tu był. Jakie tu było pole do popisu, zobaczcie. No ale trudno, już to rozwaliliśmy.
Ty, no dobra, kurde. Jak do tego wejść? Tu jest zejście na dół tylko. Czy tędy jakoś wejdę? Well, well. What do we have here then? Encryption and decryption. Quite an operation. Niż maszyny. Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Enigma zdezaktywowana. A teraz... Jak zniszczyć... tą antenę. To ja nic nie zrobię. Tak też nie jakoś nie wejdę. Nie wiem, może nie muszę tędy wchodzić. Ciężko powiedzieć. Czy to jest tylko tak wieża po prostu przekaźnikowa? Chyba nic więcej. Dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. I do następnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.